Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. No niestety, kurczę, próbowałem kupić Leventona na ten odcinek i nie stać mnie. Kosztuje 1 300 000, ja mam 1 200 000 kredytów i nie mogę go sobie kupić, a jedna osoba o niku Leventon właśnie mnie prosiła w komentarzach z Forzy Horizon, żebym w końcu ten samochód zrobił. Ziomek, zrobię, jak najbardziej, tylko daj mi czas, aż zarobię sobie kasę. Właśnie jeżdżę z ludzkami teraz, ścigam się. Wow! I staram się pojechać jak najlepiej. W sumie jadę też samochodem, o który prosił mnie widz. Jest to Ferrari F12. Z tym, że tuning sobie wczytałem, jakiś stworzony przez innego gracza. Nie tuningowałem tego samochodu sam. I prowadzi się bardzo fajnie, więc nie ma żadnego problemu. Mamy tutaj napęd na 4 koła, chociaż ja nie wiem, czy to akurat ta Ferrarka była, w której ten napęd na 4 koła wyłączał się na 5 biegu, czy coś takiego. Że teraz niby mam napęd na tylną oś, coś tam takiego było, ale nie wiem, czy to w tej Ferrarce, czy to nie było czasem w FF. Dobra, próbujemy ich tam dogonić. Zostawili mnie z tyłu, bo się rozwaliłem. Ale bardzo przyjemnie mi się jeździ tą Ferrarką. W ogóle Ferrari są bardzo przyjemne w prowadzeniu w Forzie Horizon 3. Twórcy chyba bardzo przychylnie potraktowali tą markę, bo za każdym razem, kiedy wsiadam w Ferrarkę, to wiem, że na zakrętach będę dobry. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Tam widzę, że cały peleton ludzków jedzie z przodu, zaraz, niedaleko. I oderwał się od peletonu jeden z ludzków. Okej, próbujemy ich tam podgonić. Dobra. Tutaj widzę, że był jakiś wielki karambol. Jeździmy teraz uliczny wyścig, wyścig nocny. I staram się jechać jak najlepiej. Dlatego trochę mniej będę komentował, ale tutaj chodzi o to, żeby to pokazać, żeby pokazać te emocje. To są już naprawdę dobrzy gracze. Nie wiem, czy... Co, ja będę czwarty? Ja nie wiem, czemu mi się te kreski nie pokazują, w sensie te strzałeczki, że powinienem zwolnić. A ja mam tą umiejętność włączoną, nie wiem czemu. Znaczy umiejętność to udogodnienie, można tak powiedzieć. I jestem! Kurczę, powiem wam, że naprawdę Ferrarka jest świetna. Tak, czwarta pozycja, ale nie mam pojęcia dlaczego, bo widzieliście, przede mną było masę osób, oni się tam musieli porozwalać przed tym rondem. Tam była jakaś poważna stłuczka. Ja nie jestem pewny, czy w tej jeździe dowolnej online mogę też utworzyć jakieś mistrzostwa, żebyśmy wzięli sobie jakieś konkretne samochody i jechali serię wyścigów. Właśnie nie jestem pewny, czy mogę to tutaj włączyć. Mógłbym włączyć od razu mistrzostwa, a ja chyba nawet nie jestem prezesem tej sesji. Więc nawet jakbym coś takiego utworzył, to bym chyba sam grał. Nie wiem, nikt by chyba do mnie nie dołączył wtedy. Tak nie ogarniam trochę tych sieciowych rzeczy, bo ja tutaj przeważnie gram sobie na multiku, ale z randomami, tak? Okej, wbiliśmy sobie level znowu. Tu się co chwilę wbija jakiś nowy poziom w Forzie. Praktycznie co wyścig. Aston Martin! Tyle razy go losowałem na odcinkach, w końcu się wylosował. Aston Martin podobny do Mustanga. No i proszę, jest dzień, możemy zrobić zbiórkę. Zobaczcie. Lambosy, tam Mercedes. Tutaj Lambo, piękniusio. Jedziemy z nimi. Tutaj Audi, tam znowu Aventador. Aventadory to są takie, chyba, nie wiem, to powinny być flagowe samochody dla Forzy Horizon 3, bo ich jest najwięcej na multiku i w ogóle wszędzie. Tam widzimy Pagani Huayra, ale nie wiem, czy ta wersja BC, czy jakaś inna. O! Shit. Drzewo. Ktoś na mnie wleciał, spoko.
Ja myślę, że możemy wyznaczyć jakiś cel. Tutaj mamy przełajówkę. Tu mamy ten wyścig, jego już chyba sobie jechałem niedawno. Tutaj mamy coś ciekawego. A, przeteleportuję się, żeby było szybciej. Jeszcze popatrzę, czy mamy coś takiego fajnego, szybkiego. Tu mamy coś ciekawego. A, tego też chyba jechałem niedawno. Tu mamy znowu. Właśnie nie jestem pewny, czy ja mogę te mistrzostwa sobie jakoś tu utworzyć. Usługi salonu. Tu mamy to. Tutaj sprincik. Okrążenie. Ja wolę właśnie sprincik sobie jeździć zawsze. Co by tu wybrać? Nie mogę się zdecydować, no. Wybrać coś i już jechać. Jakiś nowy samochód mam do odkrycia. To jest. Tu chyba nie byłem. To przed chwilą jechaliśmy w tych okolicach, ale to nie jest to. Tu możemy sobie polecieć. Przez deszczowy las. Zaraz zobaczymy, co to za wyścig. Na pewno go już jechałem. I później może... Wow, jakie felgi tutaj są. To chyba one związane są z tym tuningiem. Ale to już jest wymaksowana Ferrarka. Ona ma tam 970 punktów na statystyce, także to jest sporo. I powiem wam tak, no... Trakcja jest niesamowita. Napęd na 4 koła, więc tutaj... No bez kompromisów. Czekajcie. Aha, pojechałem w drugą stronę, świetnie. Zaznaczyłem coś, czego nie chciałem, nieważne. Bez kompromisów jest. Zdecydowanie ten start jest piękny, wychodzenie z zakrętów. Ślicznie jest, naprawdę jest cudownie. No i przy wyższych prędkościach też bardzo fajnie się prowadzi, także ktoś świetny tuning zrobił. Wybrałem taki najbardziej popularny chyba z tych tuningów, które były dostępne do klasy S2. No i w końcu można tymi samochodami szybszymi poszaleć, bo no, ja na multiku to przeważnie S1 to najwyższa, tak to jakieś naprawdę niższe te klasy są. Dobrze, to jest chyba ta klasa, co nie? Tak, zobaczcie, jakie tu fury mamy do wyboru. W sumie można by było też Mercedes wziąć, tylko ja tutaj nie mam chyba żadnego zrobionego Mercedes. Biorę moją Ferrarkę, kurde, pewnie, że tak. No i teraz czekamy na resztę. W ogóle, wiecie co? Ostatnio miałem taką sytuację. Byłem sobie, bo u mnie spadł pierwszy śnieg teraz. Byłem sobie na takim parkingu. To było wieczorem, bo ja akurat wracałem z treningu, no i poszedłem sobie na parking, do mojego samochodu wsiadłem i patrzę, tam już Deutico, Cinquecento stoją na zaśnieżonym dużym parkingu, czekają, wiecie, w bagażniku worek pszenicy, żeby dupą rzucało, koła kręcą się jak bęben w betoniarce, ale jedzie bokiem elegancko, Sybiksy. Dobra kolego, teraz proszę wyjść, bo ja chcę driftować, wiesz, waga, tu waga się liczy, nie? Fotel, tylna kanapa wypierdzielona, żeby wiecie, tylko na samym tylu, tyle jest tam worek pszenicy i rzuca duperą, elegancko. O kurde, same Ferrari F12, jakaś plaga czy coś. Okej. Wow! No, prawie bym się w niego rozwalił. Ach, niepotrzebnie dodawałem gazu. Mogłem poczekać, aż wyjdę z zakrętu i się ustabilizuję. A tak dodałem gazu i poleciałem na zewnętrzną. Czy mi się wydaje, czy jadę na pierwszej pozycji? No kurde, nie mogę w to uwierzyć. Ech, to nie miało tak być. Co to tu robiło? Kurde, ale się wystraszyłem. Jo. Skąd to się tam wzięło? Masakra! Ło! Kurczę, też cię tu rozwa... O!
Też się tutaj rozwalają, nie jest łatwo. Dobrze, jeszcze ostatni zakręt ostry będzie. I... ostatnia prosta. O kurde, coś tam we mnie próbowało się wparować chyba. Bokiem w ogóle, na zakręt 90 stopni przy takiej prędkości. Aaaa! Super, szybko, 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 szybko! Kurde, udało się chyba. Nie wiem, dobra, jest trzecia pozycja, ale różnica minimalna, zobaczcie. Znaczy, nie aż taka minimalna, bo prawie pół sekundy, ale i tak. Uff, kurde, było ostro. Ferrarka, kurde, same Ferrari, tu chyba tylko takie samochody można było wybrać, czy coś? Nie wiem, ale poszło fajnie, fajnie poszło. Zwłaszcza początek, byłem na pierwszej pozycji przez jakiś czas. Naprawdę miła sprawa. Kurde. Teraz tak, chciałbym odpalić jakieś mistrzostwa, byśmy sobie śmignęli jeszcze, o ile się da. Chociaż to i tak będą te same wyścigi. Ja myślę, że mistrzostwa to zostawimy sobie na następny odcinek, już na spokojnie, nie? Albo może zrobimy live'a? O, na live'ie byśmy sobie pograli, pewnie. Pyk. Czysta jazda, umiejętności. No czysta jazda, tak. Rozwalałem się dużo. Jeszcze czołówę zaliczyłem w takim głupim miejscu. Ej. No dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? A, tu mamy uliczny, tak, dla klasy S2, takie coś. Nie, ja bym pojechał może coś... Szkoda, że nie można tak z mapy sobie coś tam rozpocząć. A ciekawe, czy na przykład jeśli ja odpalę listę życzeń... O, a co to się tu robi? Tutaj są jakieś czasy pokazane, widzę. Ciekawe, czy jak ja odpalę sobie tą listę życzeń, to czy wszyscy będą to robić? Dobra, skoro jesteśmy w tej części mapy, to może pojedziemy coś tu. Może tym razem przełajówkę jakąś sobie śmigniemy, a co? Zobaczcie, jak jadą elegancko. Ferrarka, żółta, czerwona. Spoko, lecimy. Zobaczymy, co tutaj mamy do wyboru. Tutaj stworzone przez kogoś rzeczy. No dobra. Co by tu wziąć? Mercedes? Coś ja tu tuningowałem ostatnio. Klasa S1. No dobra, spróbuję tego Jeepa. Ja go robiłem, ale chyba na zimówkę. On taki... może nie być dobry. Ta, damy radę chyba, kurde. Klasa S1 to nie będzie... to nie będą przelewki. Wymaksowany samochodzik. Powinien jakoś sobie dać radę. Znaczy, z nim jest taki problem, że... on ma strasznie dużą ilość biegów. I jak chce sobie coś... dodajemy. I jak chce czasami... jakiś zakręt dobrze zrobić, to muszę się nazmieniać tych biegów, nie wiem, czy mam odpowiednie obroty. I tak ciężko w to wtrafić, no dlatego, że tutaj mamy automat chyba, tylko tą wersję, tylko ta wersja jest w automacie tylko i wyłącznie. Przynajmniej tak wynika to z tego, co mamy tu w Fordzie. Nie wiem, nie mam tego Jeepa Grand Cherokee, ale strasznie mi się ten samochód podoba. Z tyłu, to jest chyba jedyny, no dobra, jeszcze jest Mercedes. G65, który mi się podoba, czy G63. Tak, ale z takich SUV-ów to jest to naprawdę fajny SUV. A jeszcze jest jeden Mercedes, ostatnio go odkryłem, ale kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest tak niesamowity SUV. Też mi się tak niesamowicie podoba. Mam nadzieję, że będzie jakiś model do składania tego Mercedesa, bo jest absolutnie nieziemski. Dobrze. Próbujemy. Przełajówka. Tu mam tak dużo biegów, że ja na starcie, już tylko sekunda po starcie, już muszę zmieniać od razu na trójkę. Poważnie. Dlatego bardzo ciężko tutaj odpowiednie biegi sobie dobrać. Kurde, to jest dopiero... to jest dopiero jazda. Patrzcie, jak ten samochód pięknie wygląda z tyłu. Mi się tak podobają te światełka. I z przodu też ten przód jest taki masakryczny.
Wow! Tych jeepów ogólnie można też sporo spotkać na polskich drogach. Naprawdę, dużo ich jeździ. Ja nie mówię tutaj nawet o miastach, tak? Bo w miastach to ludzie mają więcej trochę pieniędzy, to mogą sobie pozwolić na takie auta, ale też na takich drogach wojewódzkich. Jak najbardziej można spotkać takie autka. Nie jest to nic nadzwyczajnego i można nacieszyć oko, przynajmniej ja mogę, bo mi się ten samochód podoba. Aczkolwiek nie każdemu SUVy się podobają, no mi nie do końca, tak? Ale robią coraz ładniejsze te SUVy i coraz bardziej mi się chyba zaczynają podobać SUVy, powiem wam. Nie wiem, to chyba jakiś kompleks mniejszości, czy coś takiego. Wow! Dobrą alternatywą dla SUVów są crossovery, no nie? Te popularne przecież Nissany Juke'i, chociaż paskuda cholerna. Nie chcę tam obrażać osób, które posiadają, ale jest to przez wielu uważany następca Multipli. Dajcie spokój. Przede mną jedzie Jaguar. Nie pamiętam nazwy modelu. Wiem, że to Jaguar jest. Tutaj na przykład nie wiedziałem, jaki bieg wrzucić. Wrzuciłem piątkę. I w sumie całkiem nieźle wyszło. No i Jaguar wygra chyba. Strasznie z tymi biegami jest. Naprawdę, ja czasami nie wiem, jaki mam wrzucić. Ale z drugiej strony samochód też jest cały czas na tych najbardziej chyba optymalnych obrotach, jeśli się dobrze biegi zmienia, no nie? Także to jest plus. No z tymi biegami, jeśli gra się na skrzyni manualnej, to jest słabo. Range Rover też zajebisty samochód za mną. I tu jakiś samochód DLC. Cholera wie, co to jest. Nie wiem. Dalej Range Rover, BMW X6 i dalej dwa Range Rovery. Kurde. To są fajne auta. Już widziałem nie jeden raz Range Rovera w akcji. Co prawda nie tego, co mamy tutaj w Fordzie, trochę starszego, ale powiem wam, koks. Koks, dosłownie koks. Okej. Okay. Tu w ogóle samochód DLC, to ja nie wiem, czy to była czasem Kuruma z GTA 5, czy coś takiego, takie ciemne, jakby opancerzone, cholera wie, co to było. Czysta jazda, 3000, pięknie. No tutaj mało miejsc było, gdzie można było się o coś rozwalić, chyba że o jakieś drzewo. Nie, to był ten. To był jakiś chyba też Jaguar albo coś takiego. Tu mamy znowu wyścig dookoła mapki. O, tu mamy fajny sprincik, możemy się do niego cofnąć. Co to jest? Ale kurde, na czarno zrobiony. Co to w ogóle jest? Jaguar chyba. Albo Maserati. Co to jest? To jest Kuruma, kuźwa. Pokaż ty tam znaczek z tyłu. To jest dziwnie zrobiony, no. Cholera, co to jest za samochód? Wygląda jak Maserati, ale też jak się od przodu patrzy, to tak jakby Jaguar. Patrzcie, całą ekipą jedziemy, elegancko. Range Rover, zobaczcie, jakie przyspieszenie ma skubaniec. Dużo lepsze od mojego Jeepa. To ktoś się tam rozwalił. Wow! Żeby włączyć wsteczny, to trzeba się naklikać trochę. I zobaczcie, przechodzę z jedynki na dwójkę, od razu już trójkę trzeba wrzucać, nie? No jest takie właśnie dziwne. Okej. Tutaj mamy fajny tunelik. Na początku gry się przez niego wyjeżdża. Cyk. Jesteśmy na kolejnym wyścigu. Tutaj będzie taka bardziej prosta droga. No dobra, weźmy jakiś projekt znajomego, wybierzmy. Ile tu mamy? No tu okrążeń nie ma, bo to jest sprint. O, może Europejczyki, zobaczymy jakieś. O nie, ja nie wiem, czy tego przerabiałem. Cholera, same w klasie A. No dobra, niech będzie ten. Tylko kurde, no nie pójdzie mi szlak.
Nic nie mam zrobionego w tej klasie. Ale Europejczykami bym pojeździł. To może AMG kontra M Sport. Mam dylemat, co tu wybrać. No dobrze, zobaczmy tutaj. Aha, fajnie. Tutaj o co biega, że nie ma... A może Niemcy? Weźmy niemieckie auta. Tu na pewno będę coś miał. Tylko kurde, o co biega, no. Czemu można obojętnie jaką klasę wybrać? Bez sensu trochę, nie? To każdy weźmie S2. No to niech każdy bierze S2. Co ja tutaj mam w S2? Klasa S2. No biorę klasę S2 i... Ech. S1. No dobra. Dobra, biorę mojego Mercedes. Wersję Horizon Edition. Elegancko. Chociaż ta wersja nie Horizon Edition też jest zrobiona fajnie. Czy fajnie, kurde. Tym samochodem ciężko jeździć, no. Ciężko go zrobić z napędem na tył tak, żeby wygrywać. Chyba, że na punkty się wygra w mistrzostwach klasyfikacji generalnej, jak się jedzie czysto. Ale zaraz zobaczycie, jak to wygląda start. Ja to tam próbowałem ten samochód zrobić na wszystkie sposoby. No i on się nadaje do driftu, przynajmniej z poradników drifterskich oglądanych na YouTubie znalazłem, że ten samochód jest bardzo dobry do driftu. No fajnie, ja próbowałem zrobić go sobie pod wyścigi. Ja nie wiem, tak średnio mi to chyba wyszło. Ale lubię nim jeździć na mistrzostwach i cieszyć się tym, że czasami uda mi się wygrać. To jest ekstra. Konfigurowanie haksów. Mam nadzieję, że po tym wyścigu i ogólnie po tym odcinku będę miał kasę, aby kupić Reventona na następny odcinek i go w końcu stuningować, przerobić i jakoś nim spróbować wygrać. Byłoby miło. Bo już najwyższy czas na niego. Głupie jest to, że nie trzeba tak długo czekać. Ja podczas wybierania tych mistrzostw nie już powinni tam gracze dobijać do tej sesji. Już powinni mieć możliwość wybierania tych samochodów, żeby było szybciej. Tak to trzeba te 60 sekund czekać, aż ludzie sobie wybiorą auta. No dobra. O kurde, jakie tu koksy są. Ja wziąłem klasę S1. No dobra, może jakoś dam radę. No kurde. Przerąbane! Czyli co, ja się ścigam z AMG GTR, bo też jest w klasie S1. Tak, ja już wystartowałem jak coś. Tylko tego nie widać, bo droga jest śliska i trakcji nie mam. Ale jakoś damy chyba radę, co? Ten samochód... To ja go bardzo lubię jak on brzmi w ogóle, ale on więcej pierdzi jak jedzie. I to jest autentycznie z mojej obserwacji na nawet zlotach motoryzacyjnych w rzeczywistości. Widziałem właśnie na wyścigu dragowym, tak, Mercedes się tam napierdział, a Nissan GT-R 35 już 50 metrów z przodu, nie? A ten jeszcze tam pierdzi na starcie, bo się zakopał. No właśnie, ale fajny samochód, tak? Jak się nie jeździ jakoś super szybko, super auto. Zresztą ja nawet nie chciałbym może w wersji AMG tego samochodu, mi się on z wyglądu niesamowicie podoba. Ten grill, ten cały przód. I to wcale nie jest najnowszy Mercedes, najnowsze Mercedesy mają zupełnie inne grille. Ale on jest świetny, bardzo mi się podoba. Bardzo bym chciał go kiedyś mieć. No i to jest wersja sportowa. Ale ja jestem kawalerem, to co mi tam? Mogę mieć wersję sportową. Z silnikiem diesla. Nie, no już jakąś benzynkę bym chciał mieć. Powiem wam, że mam teraz diesla, miałem wcześniej diesla i raczej diesla już nie kupię. Są same problemy. I z tym DPF-em. Może benzynę więcej pali i tak dalej. Ale kurde. No shit. Trzeba oczywiście zarabiać tyle, żeby nam koszty paliwa nie robiły większego problemu, nie? To wtedy można sobie na taki samochód też pozwolić.
A teraz, że koszty paliwa, utrzymanie, przecież części są droższe do takiego auta. Ej, co to za spychuwa? Ja tu jeździć nie potrafię tym. Jak się będziemy spychać, no zobaczcie, no hamuwa wśród plusku. Ja nie mogę teraz się wydostać stąd. I to jest też głupie, bo tutaj chyba nie można resetować pozycji. Przynajmniej ja nie umiem. Co mam teraz zrobić? Jakoś się tu resetuje? Nie mogę wyjechać. Zakopałem się. No, zostałem zepchnięty, niestety. Już nie dało się opanować samochodu, bo on jest taki... Och, strasznie. Jak ktoś mnie zepchnie, to już lecę w kosmos. Okej, może jeszcze do... Nie, co ty, już nie ma szans. 9 sekund do końca. Koniec świata. Jeszcze zrobimy sobie jakieś może spotkanie pod koniec. No, niestety, ostatnie miejsce. Ciekawe, którym bym był, jakbym nie został rozwalony tutaj na prostej. Chociaż nie wiem, czy zrobił to specjalnie, czy nie. No, ale dostałem. Nieukończone, 9000 kredytów. Kurde, jeszcze mi nie starczy na Reventona, szlak. Muszę pojechać jakiś wyścig hardkorowy. Dopiero wtedy jakoś to będzie. O, zobaczcie. Wszyscy w jednym miejscu. Cyk. Co to za gigant? Aha, to jest GT4. Co? Tak, to był klakson. Kto ma taki klakson? What the fuck? Kurde, ja też mam jakieś nowe klaksony, odblokowałem, ale taki? Koński? What the fuck? Tutaj też jakiś inny klakson. Audica, proszę bardzo. Nie, no, trzeba będzie jeszcze trochę tych wyścigów pojeździć, bo kurde... kasy brakuje. Tutaj widzę, że Centenario. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.